Cześć kochani! Mam nadzieję, że jakoś sobie radzicie w tej całej izolacji, a żeby Wam trochę ułatwić tę trudną sytuację, to razem z Passart.pl przygotowaliśmy dla Was serię kursów, w których będziemy pokazywać, ja będę pokazywać, jak zrobić takie bardzo proste maskotki, z którymi poradzą sobie nawet osoby początkujące. Także na pierwszy ogień idzie taka urocza meduza. To co, zaczynamy? Tym razem użyjemy włóczki Yarnat Create. Bardzo ją ostatnio lubię, bo to po pierwsze w 100% bawełna, a po drugie ma idealną grubość właśnie do tego typu maskotek. Użyjemy jednego koloru. Będzie nam potrzebne szydełko 5 mm i bezpieczne oczka do maskotek. Ja mam 6 mm. Przyda się igła do włóczki i odrobina wypełnienia. Ja nie miałam akurat kulki silikonowej, więc rozmontowałam jakąś starą poduszkę. Przyda nam się też jakiś znacznik. Gotowe? To zaczynamy! Zaczynamy od zrobienia magicznego kółka. Owijamy włóczkę na dwóch palcach dwa razy. Nitka idąca do kłębka powinna być bliżej nadgarstka. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy drugą. Przekładamy sobie wyżej tę główną nitkę i przeciągamy ją przez oczko. Trzymając mocno kółeczko i końcówkę nitki, przekładamy szydełko pod nimi i wyciągamy główną nitkę. Mamy teraz dwie pętelki. Przeciągamy jeszcze raz. I mamy półsłupek. W środek naszego oczka przerabiamy jeszcze 5 takich półsłupków. Razem mamy 6 półsłupków. Ciągniemy za końcówkę i ostrożnie zaciskamy nasze oczko. Łączymy kółko oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek. Zaznaczamy sobie to oczko znacznikiem. I drugi półsłupek dodajemy w tym samym oczku. W pozostałych 5 oczkach tego okrążenia dodajemy też po 2 oczka. Na końcu powinniśmy mieć 12 półsłupków. Zdejmujemy znacznik i zaczynamy kolejny rząd. W pierwszym oczku dodajemy jeden półsłupek i oznaczamy go znacznikiem. W następnym oczku robimy 2 półsłupki. W kolejnym jeden półsłupek, a potem znowu 2. I powtarzamy w ten sposób aż do końca okrążenia. Po skończeniu tego okrążenia powinniśmy mieć 18 półsłupków. Znów odpinamy sobie znacznik. W pierwszym oczku robimy jeden półsłupek. Zakładamy znów znacznik. I w następnym oczku też dodajemy jeden półsłupek. W kolejnym oczku 2 półsłupki. I według tego schematu przerabiamy całe to okrążenie. 2 pojedyncze półsłupki, jeden podwójny. W
Na końcu tego kółka mamy 24 półsłupki i na tym kończymy rozszerzanie. Jeśli chcecie zrobić większą maskotkę, to oczywiście możecie rozszerzać dalej. Odpinamy znacznik. Będziemy teraz dodawać po prostu po jednym półsłupku w każdym oczku. Nie zapominajmy o odłożeniu znacznika po pierwszym oczku. Dokładamy tak po jednym półsłupku przez ten i jeszcze kolejny rząd. Jak widzicie, po skończeniu tych dwóch rzędów mamy już mniej więcej połowę kuli i teraz zaczniemy zmniejszać. Zdejmujemy znacznik. Robimy jeden półsłupek w kolejnym oczku. Odkładamy znacznik. I w kolejnym oczku znów półsłupek. I teraz będziemy robić zmniejszenie. Wijamy się tylko pod przednią nitkę następnego oczka. I teraz delikatnie wbijamy się również tylko pod przednią nitkę kolejnego oczka. Łapiemy za nitkę i ostrożnie przeciągamy przez oba oczka. Nabieramy znów nitkę i przeciągamy. Brawo, właśnie zrobiliśmy zmniejszenie, czyli jeden półsłupek w dwóch oczkach. A dzięki temu, że przerobiliśmy go tylko pod przednie nitki, jest dużo mniej widoczny. Teraz dodajemy dwa półsłupki w kolejnych dwóch oczkach. I znów zmniejszenie. I powtarzamy aż do końca rzędu. Po skończeniu tego okrążenia powinniśmy mieć znów 18 półsłupków. I lecimy z kolejnym rzędem, pamiętając o znaczniku, żeby się nie pogubić. Dodajemy jeden półsłupek w pierwszym oczku. I w kolejnych dwóch oczkach już dodajemy zmniejszenie. I w ten sposób powtarzamy do końca okrążenia. Na zmianę półsłupek i zmniejszenie. Na końcu wygląda to tak. Teraz musimy zamontować nasze oczka. Wkładamy je między 6 a 7 rzędem, zostawiając mniej więcej 3 oczka przerwy pomiędzy nimi. Odwracamy na lewą stronę i zabezpieczamy oczka zatyczkami. Tylko upewniamy się najpierw, że na pewno odpowiada nam ich rozkład, bo później już ich nie wyjmiemy. Teraz naszego małego potworka karmimy wypełnieniem. W ostatnim rzędzie robimy same zmniejszenia. Na końcu okrążenia odcinamy nitkę i przeciągamy końcówkę przez oczko. Nawlekamy końcówkę na igłę i przeciągamy po kolei przez wszystkie oczka. Ja robię to tylko pod przednie nitki, żeby kółko było mniej widoczne. I zaciskamy. Mamy gotową naszą kulkę na głowę. Tę końcówkę nitki przeciągamy sobie gdzieś dalej, żeby nie przeszkadzała.
teraz pokażę Wam, jak zrobić maskę. Zaczynamy znów od magicznego kółka. I przerabiamy w nim 4 półsłupki. Zaciskamy. Łączymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Teraz zaczynamy robić łańcuszek. Dosyć ciasny. Proponuję zrobić na początek 20-30 oczek. Jeśli chcecie sprawdzić, czy długość jest już odpowiednia, to przyłóżcie do głowy łańcuszek złożony na pół. Teraz wystarczy odciąć nitkę, zostawiając dosyć długi ogonek i przeciągnąć przez pętelkę. Nawlekamy końcówkę na igłę. I teraz będzie ta trudniejsza część, musimy doczepić mackę do głowy. W tym celu wbijamy się pomiędzy oczka, gdzieś w okolicach przedostatniego okrążenia, uważając, żeby nie wbić się w nitkę, tylko właśnie w oczko. I ostrożnie przeciągamy naszą mackę przez środek maskotki. Teraz dorobimy drugą końcówkę. W tym celu wbijamy się w przedostatnie oczko łańcuszka, robimy 2 oczka. I w to samo oczko dodajemy teraz 4 półsłupki. I łączymy oczkiem ścisłym. Końcówkę przeciągamy przez pętelkę i zaciskamy. Nawlekamy końcówkę na igłę i przechodzimy kilka razy przez oczka, łącząc też dodatkowo z łańcuszkiem. Po czym ukrywamy i odcinamy nitkę. Ja zrobiłam też kilka takich prostych macek, bez kółeczek na końcu, ale jeśli w domu macie jakieś małe rączki, które będą za te macki ciągnąć, to nie polecam, bo można je łatwo wyjąć z maskotki. Moja meduska ma akurat 12 macek, ale tak jak zawsze możecie dostosować tę liczbę tak, żeby Wam odpowiadało. No to co? Gotowe! Nasza mikromeduska jest gotowa. Nie uważacie, że wygląda trochę jak Cthulhu? Dajcie znać, jak Wam się podobało, dajcie znać, jak Wam poszło. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeśli Wam się spodobało. Wpadajcie do naszej grupy na Facebooku. No i do zobaczenia w następnym kursie.